Siemanko widzowie, w tym filmie zobaczycie unboxing części do Subaru Justy. Zapraszam na film. Dzisiaj będzie bez głowy, trochę jak w krowie u kurczaku. Co my tu mamy? To są oleje do skrzyni biegów oraz do dyferencjału. Zamówiłem olej Hell Spirax 75W90 i ten olej będę lał i do skrzyni biegów oraz do dyferencjału. Przed zamówieniem oleju skorzystałem z instrukcji obsługi, w którym właśnie było napisane, że oleje o takim oznaczeniu można wlać do skrzyni i do dyfru. Więc zamówiłem sobie taki olej. Kolejna paczka. Może ta będzie już mniej monotematyczna. Kto by chciał mieć oleje? Kolejny olej. Więc zacznijmy od tego. Jest to olej Elf Evolution 700 STI 10W40. Ja głównie patrzyłem na oznaczenie. Oleju Elfa chyba jeszcze nigdy nie kupowałem, dlatego postanowiłem sobie kupić 5 litrów. Na końcu powiem, ile kosztował. Co my tu mamy dalej? Filtr powietrza, prawdopodobnie. W Subaru Justy występowały dwa rodzaje filtru powietrza. Okrągły oraz kwadratowy. Najprawdopodobniej kwadratowy jest do tych nowszych wersji, dlatego ja mam kwadratowy na przykład. Bo to jest 92 rok już, można powiedzieć, po liftingu. A ten okrągły pewnie był do tych wersji starszych. Co my tu mamy? Filtr paliwa. Jeszcze powiem o firmach. Jeśli chodzi o filtr paliwa, to on jest firmy napisane Jako Parts, Hertz plus Bass. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o części japońskie, części do samochodów japońskich, może bardziej tak, to nie wiem, które firmy są dobre, a które nie. Możecie tam w komentarzach napisać, które polecacie. Ja trochę poczytałem po forach i powiedzmy, że wybrałem części tych firm, na które jest najmniej negatywnych komentarzy. Ale nie wiem, czy dobrze, szczerze mówiąc, będę testował. Tutaj mam przegub, nie będę może tego otwierał, ale tu jest przegub, kupiłem dwa takie, bo moje już są w stanie fatalnym. Tu jest manszeta jakaś, smar, opaski zaciskowe, jakieś inne elementy. Pokażę wam teraz, jak wyglądają moje obecne przeguby. Jeden jest całkiem rozwalony, a drugi dogorywa. Tu fajnie widać. Byłem z tym u mechanika i powiedział, żeby zamówić te dwa przeguby, bo jeden jest właśnie w tym stanie, a drugi wygląda nieco lepiej, bo ta maszyna jest cała, ale już dogorywa, dlatego trzeba było zamówić dwa przeguby. To już prawie wszystko. Została ostatnia paczka. Podłużna.
tutaj mam pióra wycieraczek, komplet, czyli wszystkie trzy pióra, na przednią i tylną szybę. Moje pióra już są bardzo średnie. Dlatego trzeba je wymienić. Kupiłem pióra firmy Bosch. Jeśli chodzi o ceny, to tu jest wszystko wyszczególnione. Najdroższe były przeguby. Jeden przegub kosztował 161 zł. Ale jest to cały przegub razem z manszetą, z tymi opaskami zaciskowymi, ze smarem, wszystko. Te dwa przeguby kosztowały 322 zł w sumie. Filtr paliwa 53 zł, pióro wycieraczki, to są już tanie rzeczy, 14 zł. Tak, za sztukę, czy przednia, czy tylna, nieważne, cena jest nawet do 3 miejsc po przecinku. Następnie tak, filtr powietrza 28 zł. Olej silnikowy, no to tutaj już było 75 zł, to jest ten 5-litrowy olej Elf do silnika. Olej przekładniowy, 1 litr kosztował niecałe 30 zł. Wszystkie oleje, czyli 5 litrów oleju przekładniowego, kosztowało 144 zł. W sumie wszystko wyszło 830 zł. Zobaczcie, jak fajnie się zestawik prezentuje. Nie było tanio, bo 830 zł to dość dużo. Tym bardziej, że te części są do samochodu, który kosztuje kilka tysięcy złotych tylko, więc te części są pewnie 1/4 wartości tego samochodu, albo nawet mniej. Ale po zakupie samochodu oczywiście trzeba powymieniać oleje, żeby samochodzik sprawnie sobie śmigał. Dzięki za oglądanie tego filmu. Ten filmik w ogóle jest takim, można powiedzieć, zapowiedzią kolejnych filmów, bo jak widzicie, że kupiłem oleje, więc na pewno będę wymieniał olej w silniku, będę wymieniał filtry, zmieniał pióra i wymieniał olej w dyfrze oraz w skrzyni biegu, więc to jest też zapowiedź filmików z Subaru Justy. Mam nadzieję, że ten nowy samochodzik na kanale Wam się spodoba. Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Narka!